opowiemy im dzisiaj o listach, co Gustaw? Co? Opowiemy? No, powiemy. Gdzie byś chciał uciekać? Tam? O listach już kiedyś mówiłem w kursie tym podstawowym, ale wypadałoby powtórzyć co nieco, abyśmy się tutaj i w tym kursie lepiej odnaleźli. Możemy myśleć o liście jako takiej specjalnej strukturze, takim kontenerze STL-owym, którego elementy wchodzą ze sobą w taką relację znajomości swoich sąsiadów. Co to znaczy? Że niezależnie od tego, co przechowujemy, niech to coś, co lista przechowuje, symbolizuje ta kropka w środku elementu, to może być liczba całkowita albo bardzo rozbudowany obiekt. Kluczowe jest to, że każdy element wie, jak przejść do elementu następnego. Przy czym nie muszą one być sekwencyjne, to znaczy w przeciwieństwie do takiego wektora nie interesuje mnie, gdzie w pamięci leży na przykład ten element, a gdzie leży ten. Ważne jest, że ten element w takiej logice zbudowania listy wie, że jest wcześniej, a wie też, który jest po nim później. Ten wie, który jest następny i tak dalej. Dwukierunkowa lista, a najpierw z taką będziemy mieli do czynienia, ma jeszcze taką własność, że elementy znają swojego poprzednika. Zatem gdzieś tam jest koniec listy, gdzieś tam jest początek listy, domyślamy się, że znowu będą nam tutaj służyć za wielką pomoc nasze metody begin i end, które zwrócą nam iterator do pierwszego, ostatniego elementu, a kiedy już taki iterator będę miał, wskazujący na przykład pierwszy element, to będę mógł się przesuwać w tych iteratorach dalej i dalej, ale lista nie ma dostępu swobodnego do swoich elementów, czyli nie będę mógł na przykład iteratora wykorzystać w ten sposób, że się od razu przesunę 5 do przodu. Mogę się tu tylko poruszać do następnego, ewentualnie kiedy się cofam na tej liście do wcześniejszego. I to jest taka pierwsza informacja, troszkę może bardziej graficzna. Kilka następnych już w kodzie. Zobaczcie. Nie, jeszcze coś. Zapomniałem powiedzieć, że lista jednokierunkowa to taka, w której elementy widzą tylko ten następny. Co więcej, co jest mocą takiej listy? Otóż, jeżeli chcemy na przykład usunąć element, to kompletnie nie musimy się martwić, gdzie w pamięci leżały wcześniejsze czy późniejsze. Usunięcie bowiem elementu, powiedzmy, że wywalam sobie ten element, będzie się wiązało tylko z tym, że muszę przesunąć te wskazujące na siebie iteratory we właściwy sposób, czyli tutaj ten element będzie musiał wiedzieć, że tamten jest teraz następny, a ten element będzie musiał wiedzieć, że to ten jest wcześniejszy. Zatem jest to tylko pewne przesunięcie tutaj tych wskaźników, tak aby iterator, kiedy będę się przesuwał o jeden w lewo czy w prawo, czy na następny i wcześniejszy, też się właściwie zachował. Co to oznacza? Że to jest dosyć szybka operacja i niezależnie od tego, jak duża jest lista, ta operacja zajmuje zawsze tyle samo czasu. Oczywiście dodanie elementu do listy będzie się wiązało dokładnie z podobnym czasem operacji. W przypadku, powiedzmy, listy jednokierunkowej była tak. Teraz chciałbym tu wstawić coś pomiędzy te dwa elementy. O, dokładnie tu. Zatem znowu, wstawienie tego nie będzie wymagało, tak jak na przykład w wektorze, jakiejś realokacji tutaj elementów i modyfikowania wszystkich iteratorów. Nie, nic tu nie będzie takiego się działo. Po prostu wystarczy tylko usunąć te powiązanie i zrobić, iż ten element, o, wskazuje na ten nowy, który chcę tu za nim wetknąć, a ten nowy wskaże na dotychczasowy, który tutaj był następnikiem tego elementu. Jeśli to jest, opowiedzmy, jeden, tutaj dwa, a tu wstawiam jakieś trzy, o, no to teraz ta droga przechodzenia będzie od 1 do 3 i od 3 do 2, a to między 1 a 2 po prostu zniknie. W przypadku listy dwukierunkowej bardzo podobnie, tylko dojdą te powiązania jeszcze też w drugą stronę, czyli dwójka byłaby do trójki, trójka do jedynki. No to akurat pokazałem dodanie na przykładzie listy jednokierunkowej. To jest taka ogólna idea. Czy więc usuwam element, czy dodaję? Ta operacja jest zawsze tak samo kosztująca, ponieważ nie muszę tam niczego realokować, przesuwać i zmieniać. No i teraz idziemy już do kodu. Aby skorzystać z listy, musimy inkludować bibliotekę list. Taki mały zaskok.
A tutaj już pierwsze użycie. Zwróćcie uwagę, tworzymy sobie listę. Jak zwykle cały typ definiujemy z wykorzystaniem nawiasów kontowych, które to zawierają typ przechowywany przez listę. Tutaj dla wygody int, żebyśmy szybciutko mogli tutaj te własności listy przećwiczyć, różne metody poklikać. Zatem lista big L i inicjujemy ją taką oto listą różnych elementów. I pierwsza metoda insert, czyli wkładanie do listy, najbardziej taki naturalny element. I tu zwróćcie uwagę, tutaj używam takiej wersji metody insert, która korzysta w pierwszym przykładzie z dwóch parametrów. Pierwszym jest iterator, pozycja, gdzie chcę wstawić, a potem co chcę wstawić, czyli w tym wypadku setkę. Co tutaj mam? End zwraca mi iterator, który wskazuje za ostatnim elementem dotychczasowej listy i tu operatorem minus minus cofam się o jedną pozycję, zatem wskoczę przed ostatni element. No i dodam setkę. Wyświetlmy więc tutaj tę pierwszą część i zobaczmy, czy rzeczywiście tak się to wszystko zadzieje. OK, kompilujemy tę linijkę printstl i co tu mamy? Zwróćcie uwagę, były te elementy od 1 do 1 różne i teraz przed ostatnim pojawiła się setka. Zatem nasz insert jak najbardziej zadziałał i przy okazji mamy możliwy operator działający na iteratorze. Właśnie jest to operator przesunięcia się wcześniej w tej całej liście o jeden element wcześniej. Tutaj mamy wykorzystanie też iteratora. Mamy tu pętlę for, już coś takiego widzieliście, gdzie zaczynamy od iteratora początkowego, czyli wskazującego na pierwszy element w liście. I oczywiście typem tu będzie auto, ale już wiemy, że ten it będzie dokładnie iteratorem. I tu sobie w pętli przechodzimy do kolejnych i tu znowuż używam operatora plus plus it, czyli będę się przesuwał na następny, aż nie dojdę do tej pozycji na końcu listy. I cały czas będę wyświetlał to, co iterator skrywa. Przypominam, gwiazdka it wyłuskuje to, na co ten iterator pokazuje, czyli tak naprawdę wyłuskuje tutaj o kolejne elementy tej listy. Ja tu tak już użyłem F10, więc będę musiał całą tę pętlę przeboleć. Następnie wyświetlam sobie na koniec size'em, czyli tutaj tą znaną już metodą, ileż tych tam elementów było. Oczywiście moja wcześniej użyta metoda printstl robi to dokładnie to samo. Chciałem tu tylko pokazać takim forem, jak można sobie te iteratory w liście wykorzystać. I tu jeszcze, zobaczcie, mamy nowe metody, choćby popfront, która, domyślamy się, co zrobi popfront? Usunie element, ale z przodu. I zobaczmy printstl po usunięciu jedynki. Widzicie, z przodu był element i ja go sobie tu usunąłem. I tu, zobaczcie, w wektorze usuwanie z tyłu było super. Z kolejki o dwóch końcach usuwanie z przodu i z tyłu jest super, a w liście nie ma znaczenia, skąd usuwam. Zawsze będzie to bardzo szybka operacja. Przechodzenie od elementu do elementu już jest troszeczkę gorsze, no bo wiemy, że muszę się tymi iteratorami posuwać powoli do przodu. Nie mogę sobie tak swobodnie wejść w dziesiąty, bo nie mam do niego bezpośrednio uchwytu. No chyba, że sobie gdzieś ten iterator na dziesiąty element zapamiętam. Przejdźmy do dodawania jeszcze na inne trochę sposoby. Oto kolejne sposoby dodawania elementów. Pushback dodajemy na końcu. Pushfront dodajemy na początku, zupełnie tak jak przed chwilą przy wykorzystaniu metody insert, gdzie najpierw podałem iterator, tu w tym przypadku pierwszego elementu, i setkę. A jeżeli chcę dodać gdzieś dalej, a nie tylko na początku lub na końcu, no to muszę się od tego pierwszego lub ostatniego elementu przesuwać w głąb listy. No tu tak trochę bardziej, żeby pokazać to przesunięcie, no bo tu wykorzystałem dosyć pociesznie operator przesunięcia się na następny element. Zwróćcie uwagę, wziąłem sobie pierwszy iterator na pierwszy element i trzykrotnie wykorzystałem operator przesunięcia się w prawo, czyli mam teraz pod zmienną pos ukryty iterator na czwarty element. Wykorzystajmy go. Tutaj jeszcze wyświetlimy sobie listę, zobaczcie, jest rzeczywiście na końcu minus 5, dwukrotnie na początek dokleiliśmy tutaj minus 10 i 100, a teraz dodam na pozycji pos metodą insert 1500. Te pos to wskazywało na czwarty element, czyli to była trójka. I teraz w to miejsce, gdzie była trójka, wstawię 1500 i insert zwróci mi pozycję nowo wstawionego elementu. Co to oznacza? Wykonam to, zaraz zobaczymy efekt, ale tu teraz, zobaczcie, pójdę w miejsce, które teraz wskazuje pos
I co się okaże za chwilę? A tu mam new post, czyli to, co zwrócił insert, i wyświetlmy tę listę jeszcze raz i zinterpretujmy, co się stało. Zobaczcie. Czwartym elementem była trójka, a teraz na tej pozycji jest 1499. Nie 1500, bo w tej linijce zmniejszyłem ten 1500 wstawione o 1, ale to oznacza, że pos nie jest pozycją czwartą. Ten iterator pos nie był związany z pozycją, ale z elementem. Zatem ten pos wskazywał na trójkę, ale nie przez wzgląd na to, że jest to pozycja czwarta. Po prostu on wskazywał na trójkę i to się nic nie zmieniło, ponieważ ta trójka przeszła w liście jakby na piątą pozycję, ale pos wskazuje ją dalej. I dlatego pos, tutaj wyłuskałem wartość pod pos, czyli tą trójkę, odjąłem od niej jedynkę i teraz mamy tam dwójkę. A new pos, czyli nowa pozycja wstawionej 1500, nowy iterator tutaj uzyskałem, zabrałem z niego też jedynkę, stąd 1499. Pokazuję to po to, by się wam takie słowa, kiedy mówię czwarta pozycja, iterator czwartego elementu, tak naprawdę nie ma czwartego elementu. To jest obecnie czwarty element tak w logice, ale jeżeli ja tam wstawię coś przed czwartym, to mój iterator na czwarty będzie cały czas taki sam, bo ta czwarta pozycja jest pewną logiczną pozycją. Rozumiecie? To nie jest sekwencyjny kontener, gdzie mam indeks 0 i 1 i to są kolejne numery tych elementów. Nie. Tutaj nie ma czegoś takiego. No to jak trochę wygodniej przejść w głąb tabelki, w głąb listy, żeby się tutaj nie posługiwać tak śmiesznie tymi operatorami. Mamy tutaj zmienną move, 5, co będzie oznaczało, że chcę się przesunąć pięciokrotnie w głąb mojej listy. Przy okazji tu w tym komentarzu, gdzie macie taką instrukcję begin plus 3, która działała na przykład dla wektora, dla listy nie zadziała, sprawdźcie sobie sami. Zatem mamy tutaj move równe 5, następnie zczytuję sobie początkowy iterator listy, zapisuję ten iterator pod pos 2, a teraz sprawdzam, jeżeli pos 2 jest jeszcze różny od końca, czyli dopóki nie doszedłem do końca listy i dopóki move jest jeszcze dodatni, robię sobie coś takiego, przesuwam się o jeden iterator, czyli idę na następny element i zmniejszam move, aby dokładnie tyle razy się przesunąć, ile mi mówi move. No chyba, że wcześniej napotkam na koniec listy, stąd tutaj mam dwa warunki w tym while'u. Kiedy już to pięciokrotnie wykonam, zróbmy to. Raz, dwa, trzy, cztery i piąty raz. Teraz while już nie zadziała, bo move stał się zerem. I teraz wyświetlę sobie to, co jest ukryte pod tym iteratorem pos 2 i tu jeszcze wykrzyknik dodam, żeby łatwo to było namierzyć. O, jest tam czwórka. Sprawdźmy. Pierwsza jest setka i przesuniemy się 5 razy. Minus 10, 2, 1400, dwójeczka i piąty raz wchodzimy na czwórkę. Zatem wszystko jest dokładnie tak, jak trzeba. A tu macie metodę remove, która nie usuwa piątego elementu, bo jak już mówiłem, nie mamy tutaj sekwencyjnego oznakowania, jak w nawiasach kwadratowych w przypadku wektora, tylko jest to remove wartość. Zatem usuń wszystkie piątki, wykonamy sobie tę instrukcję i jeszcze raz wyświetlimy listę i zobaczcie, z listy zginęły te trzy piątki w środku. Jest tam 2, 4, potem nic nie ma i jest później już tylko znowu czwóreczka. Remove usuwa wszystkie wystąpienia jakiegoś tam elementu i tutaj nie porównujemy żadnych pozycji. Tu nie ma pozycji, tu wartości. A teraz szukamy sobie wartości, powiedzmy setki w liście. Zwróćcie uwagę, mamy tutaj polecenie find, które nie jest bezpośrednio związane z kontenerem listy. Nie mam tutaj bigl.find. Po prostu find, a następnie podaję pierwszy element kontenera i ostatni. Find działa na wielu kontenerach. Następnie podaję wartość, której szukam. Gdybym miał tam, nie wiem, stringi, to bym szukał jakiegoś stringa. Tutaj mam inty, więc szukam sobie inta. To, co zostanie przez find zwrócone, będzie to iterator na ten element, pierwszy znaleziony, ewentualnie będzie to iterator end, czyli jeżeli nie znajdę, to będzie to informacja, że jestem za ostatnim elementem, czyli że nie znalazłem tej setki. Ale jeżeli znalazłem, to mogę ją sobie tutaj erase'nąć. Setka wiem, że jest, nie ma się czym przejmować. Bierzemy erase, iterator found. Co zostanie, kiedy wykonamy te dwie i wyświetlimy listę? Zostanie usunięta pierwsza setka jako pierwsze znalezisko, a druga została. Find działa na od do, czyli jakbym tu sobie na przykład nie od begin, ale od jakiejś pozycji czwartej czy szóstej zaczął szukać, no to ta pierwsza setka by nie zniknęła, tylko ta druga.
A teraz posortujemy. Sortowanie listy. Omówię je trochę po macoszemu, ponieważ jeszcze nie omówiliśmy sobie lambda, czyli funkcji anonimowych, ale tu właśnie z takiej funkcji korzystamy. Generalnie zwróćcie uwagę, nawet intuicyjnie, nie do końca jeszcze wiedząc, czym są lambdy, załapiecie, o co chodzi, tak po prostu na czuja trochę. Mam tutaj listę i używam metody sort, ale metodzie sort muszę podać taką definicję sortowania, to znaczy muszę określić, jaki jest algorytm porównywania elementów wewnątrz listy, żebym mógł je według tego algorytmu, tej metody po porównaniu posortować. I tu mam taki prosty mechanizm. Tu się znajduje lambda, do której przekazuję element A i B i tak się składa, że sort, tak, ta metoda sort oczekuje na taką funkcję, która ma właśnie dwa elementy A i B. Użyłem tu referencji, ponieważ te A i B będą reprezentować elementy z mojej listy, kolejne pary. A te pary będą porównywane, o właśnie tak, czy A jest mniejsze od B. Zatem jeśli funkcja zwróci prawdę, to będzie to czynnik sortujący, fałsz też, tylko że odwrotnie, czyli tu będzie ustalane, który element powinien być wcześniej, który mniej. Efekt, jeżeli odpalimy taką metodę i wyświetlimy naszą listę, zobaczcie, minus 10, minus 5, 1, 2, 2, 2 i tam rośnie. Aż do 1499. Gdybyśmy to oczywiście zrobili większe, na przykład A większe od B, to mielibyśmy odwrotną kolejność, bo taki byłby czynnik sortujący. A teraz fajna metoda remove if. Taka nowsza metoda w nowszym standardzie, która też korzysta z lambdy, ale tym razem ta lambda dostaje tylko jeden element do, jako swój argument i ma taki warunek, zwraca wynik badania, czy mój element na przykład jest mniejszy od 4. Zatem jeżeli tak, jeżeli jest mniejszy od 4, to coś się stanie. A jeżeli jest większy, równy, to coś innego się stanie. Cóż to może się stać? Zobaczcie, no nazwa metody remove if powinna wam to sugerować. Wykonaliśmy już remove if i wyświetlmy nasz zbiór. Patrzcie, co się stało. Usunąłem wszystko, co spełniło ten warunek, że jest mniejszy od 4. Zatem co mi tutaj pouciekało? Minusowe liczby, jedynki, dwójki i trójka. Wszystko zostało usunięte z tej listy. To jest taki, można powiedzieć, filtr. Tyle tylko, że stały, bo usunąłem elementy, które spełniają jakiś warunek. Fajna funkcja, też korzysta z lambdy. Do lambd wrócimy i będziemy ich różne przykłady jeszcze pokazywali, także jeżeli teraz trochę to jest takie chaotyczne, nie szkodzi. Ale chciałem pokazać, że częścią list jest taka właśnie metoda, która korzystając z tych lambd pozwala naprawdę fajnie operować na tych kontenerach. Także nie przejmujcie się, jeżeli jeszcze tutaj te lambdy tak trochę chwiejnie się tam w głowie zachowują. Na koniec lista jednokierunkowa. Nie będę jej całej pokazywał. Większość metod jest podobna, chociaż na przykład nie można się cofnąć. Tak, tutaj na początku używałem operatora minus minus. Tu gdzieś był ten moment, kiedy sobie, o na przykład tutaj w pierwszym insercie, poszedłem na element ostatni, cofnąłem się o jedną pozycję i dodałem setkę. W przypadku listy dwukierunkowej mogę sobie tak zrobić. W przypadku forward listy nie mogę tak zrobić, mogę tylko operatorem plus plus przechodzić gdzieś tam od początku na następne elementy. Poza tym wiele elementów jest tutaj wspólna. Nie będę już tego omawiał, kiedy używać z tej listy, a no kiedy nie potrzebuję chodzić od lewej do prawej, no to po prostu ta lista ma trochę mniejszą zasobożerność, bo jest uboższa w taką mechanikę, tak? Nie ma paru metod, paru możliwości. No i tu mamy przykład, zobaczcie, tworzę sobie listę napisów, tak, nie, nie wiem, chyba, cztery napisy. I tutaj korzystam, tak? Biorę sobie, wyświetlam sobie takie coś. Weź tę listę, weź iterator na pierwszy element, zwiększ go, czyli przesuń się o jedną pozycję i wyłuskaj to, co tam było. Co się wyświetli? Patrzymy. Patrzymy, patrzymy i wypatrzyliśmy słówko nie. No nic dziwnego, nie jest na drugiej pozycji. Więc wzięliśmy iterator na tak, przesunęliśmy się i wyłuskaliśmy to, na co ten drugi iterator wskazał. No a tam jest nie. A tu jeszcze w przypadku listy dwukierunkowej, jednokierunkowej, forward listy, nie ma size'a. Możecie sobie sprawdzić. Tutaj kompilator powie, co to jest za metoda, nie mam. W naszej liście dwukierunkowej był size, tu nie ma. Jak wtedy policzyć elementy? A no jest taka metoda ogólna distance, po prostu,
która dostaje pierwszy element, ostatni element i sama nam powie, ile na tej liście jest elementów. Ona nam powie, że jest 4, no bo mamy tu tak, nie wiem i chyba. Lista jednokierunkowa, tyle krótko, bo nie jest ona tutaj jakoś bardzo różniąca się poza tymi kilkoma szczegółami. Tyle jeśli chodzi o listy. Materiał wyszedł mi trochę za długi, ale chyba nie będę go dzielił na dwa odcinki, tak trochę na siłę. Myślę, że się z tym pogodzicie. Do zobaczenia.